Forum ekonomiczne w Krynicy i Forum Trzeciego Wieku w Nowym Sączu to takie uroczystości, takie spotkania, które pozwalają na to, żeby można było rozmawiać z bardzo wieloma ludźmi z wielu krajów. Jako reprezentanci Europejskiej Unii Seniorów chętnie włączyliśmy się do udziału w programach Forum Ekonomicznego i Forum Trzeciego Wieku z wykładem prezydent naszej organizacji, profesor Ann Hermans, i wystąpieniami członków naszej delegacji w pozostałych forach dyskusyjnych. Podsumowując, to były dobre dni, gdyż możemy uczyć się od siebie wzajemnie i wymieniać doświadczeniami. W tym kontekście życzyłbym sobie o wiele więcej, nie tylko między Polską i Niemcami, ale także innymi narodami, którym nas w sercu leży dobro starszego pokolenia, bo o to głównie chodzi w tym 10. Forum Trzeciego Wieku. Europejska Unia Seniorów powstała w 1995 roku, ale dopiero w 2010 roku udało się nam pozyskać polskiego partnera, PUS, Polską Unię Seniorów. Z niemieckiej perspektywy to dla nas wielka radość, iż mimo historycznych napięć między naszymi krajami, teraz blisko współpracujemy z naszymi polskimi sąsiadami i przyjaciółmi. Ujęliśmy w naszym stanowisku postulat większej konsolidacji środowisk senioralnych w Polsce, również we współpracy z organizacjami senioralnymi w Niemczech, w Danii, w Belgii, ale i również na Ukrainie i na Litwie. Jestem po raz drugi na forum ekonomicznym. Bardzo się ucieszyłam z powtórnego zaproszenia. Jestem przedstawicielką BAKSO, Federalnej Grupy Roboczej Organizacji Senioralnych z Niemiec, organizacji, która jest również członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Tak więc reprezentuję niemieckich seniorów w tym komitecie w Brukseli, gdzie pracują przedstawiciele z 28 krajów. Niemcy są jedynym krajem, który ma w tym komitecie jedno miejsce dla seniorów. Inne kraje członkowskie wysłały przedstawicieli młodzieży, osób niepełnosprawnych, rolnictwa, instytucji badawczo-rozwojowych, ale Niemcy świadomie zdecydowali, że również starsze osoby mają mieć swoją reprezentację we wszystkich europejskich instytucjach. Tam też jestem z moimi polskimi przyjaciółmi, by pochylać się nad problemami europejskimi, które przekazuje nam pod obrady Komisja Europejska. Widać różnice w podejściu do problemów z pozycji członków delegacji polskiej czy niemieckiej. Jak słyszę różne głosy w Europie o Polsce, chcę sama przybywać do Polski, by poznać tu ludzi i dowiedzieć się, dlaczego prezentują swoje stanowiska w określony sposób. Czasami jeszcze pojawia się, na szczęście już coraz rzadziej, takie określenie srebrne tsunami. Bardzo mi się to nie podoba, bo tsunami to jest coś, co nam zagraża, co nas niszczy. W tym stwierdzeniu, w tym określeniu kryje się taka aluzja, że ta rosnąca liczba osób starych to jest zagrożenie. Zagrożenie dla tych młodszych, zagrożenie dla rynku pracy, zagrożenie dla finansów publicznych, krótko mówiąc, dla młodszego społeczeństwa. To jest głęboka nieprawda. Po raz pierwszy przyjechałam na Forum Ekonomiczne i Forum Trzeciego Wieku do Krynicy. Te spotkania są bardzo ciekawe i inspirujące. Byłam tu jako wiceprezydent ESU, Europejskiej Unii Seniorów, oraz jako przewodnicząca Stowarzyszenia Czeskich Seniorów Chrześcijańskich. Był to dla nas bardzo ważny czas spotkań z seniorami i nawiązania przyjaznych międzynarodowych relacji, a także dlatego, że Polska i Czeska Republika są sobie bliskie i dobrze współpracują. Mają też podobne języki i rozumieją się wzajemnie dobrze. Myślę, że to są dobre przesłanki na przyszłość. Jako kraje postkomunistyczne mamy też do rozwiązania podobne problemy transformacyjne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także w unikaniu wykluczenia społecznego seniorów. W społeczeństwie obywatelskim seniorzy i młode pokolenie nie powinny być oddzielane od siebie. Seniorzy powinni także brać czynny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. I tu trzeba stawiać pytanie, co seniorzy powinni czynić w tym kierunku, bo nie tylko społeczeństwo ma służyć seniorom. Osoby starsze, a przypomnę, jest nas już w tej chwili około 10 milionów obywateli, to pełnoprawni obywatele naszego kraju. Co więcej, jest to ogromny potencjał z
którego coraz bardziej zdają sobie już sprawę politycy. Co więcej, sami seniorzy też już sobie zdają sprawę ze swojej siły, ze swojej potęgi. My, osoby starsze, chcemy i mamy prawo żyć pełnią życia, korzystać ze wszystkich praw przysługujących obywatelom bez względu na wiek. Widzimy potrzebę uregulowania pewnych kwestii związanych na przykład z miejskimi gminnymi radami seniorów, sprawy związane z ubezpieczeniem osób starszych, sprawy związane z możliwością zatrudnienia osób starszych. Kolejna kwestia to infrastruktura i mieszkalnictwo. Nie mówimy tylko o mieszkalnictwie senioralnym, czyli nie dedykowane wyłącznie dla seniorów, ale jak projektować miasta, infrastrukturę wsi, infrastrukturę transportową. Jak deweloperzy powinni budować mieszkania, aby również osoby starsze mogły tam normalnie funkcjonować. I znowuż nie myślimy tylko o rozwiązaniach typu droga, winda i cztery ściany, czyli jak senior ma wyjść z tego domu, ale też dokąd ma wyjść, czyli gdzie są miejsca takie publiczne do spędzania czasu. Nie tylko komercyjne kawiarnie, ale takie kluby, miejsca spotkań, czyli jak ma wyjść, jak dojechać, dokąd, ale i po co. Czyli znowuż programy społeczne, które aktywizują, wyciągają z domów te osoby starsze. Do polityki senioralnej przykładamy szczególne znaczenie. Dowodem tego jest utworzenie na przykład w Śląskiej Izbie Lekarskiej Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chcemy przez to pokazać, dać swoje świadectwo tego, że aktywność fizyczna, aktywność psychiczna ludzi w sile wieku, którzy mają już troszkę więcej czasu, nie pracują, jest bardzo ważna dla ich dobrostanu zdrowotnego. Nie można ograniczać się tylko do spożywania leków czy różnego rodzaju innych elementów, które mają poprawić kondycję psychofizyczną, ale trzeba dbać tak jak o zdrowe odżywianie, o tą zwykłą aktywność fizyczną, ale również i aktywność umysłową. I różnego rodzaju zajęcia praktyczne, teoretyczne ubogacają nie tylko tych ludzi, ale jednak poprawiają ich ogólny dobrostan. Bardzo duża grupa seniorów, czyli osób 50-60 plus, zastanawia się, jak spędzić resztę swojego życia, jak spędzić to życie, żeby ono było pasmem radości, zadowolenia i żebyśmy wszyscy dobrze funkcjonowali. Jednym z niesamowicie istotnych elementów jest uświadomienie sobie, jak bardzo w tym okresie istotne jest uzupełnianie diety w produkty, których w tej diecie może brakować, czyli tak zwane suplementy. Dlaczego dzisiaj w tej diecie brakuje bardzo wielu produktów? To pewno my właśnie, osoby w starszym wieku, doskonale sobie zdajemy z tego sprawę. Żywność dzisiejsza jest zupełnie inna niż żywność, którą pamiętamy z dzieciństwa. Mamy jej bardzo dużo, ale jakościowo ona nie dorównuje tej żywności. Mamy bardzo dużo braków substancji odżywczych, których naszemu organizmowi, jak brakuje, nie potrafi sobie poradzić. Więc ta suplementacja jest potrzebna dokładnie w tym aspekcie. Nie jako zastąpienie zdrowej, racjonalnej diety, tylko jako jej uzupełnienie. Żeby organizm, niezależnie od wieku, a właśnie może bardziej w tym wieku seniorskim, kiedy już pewne rzeczy nie funkcjonują tak, jak funkcjonowały w młodości, miał taki bodziec, który pozwoli mu właśnie dobrze funkcjonować. Bardzo ważnym blokiem tematycznym jest sprawa bezpieczeństwa ludzi starszych. Bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo na ulicy, bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, w środkach komunikacji, a także bezpieczeństwo zdrowotne, rozumiane w ten sposób, że nasi seniorzy powinni jak najlepiej poznać prawa pacjenta. I jeżeli się ma świadomość, jeżeli się zna te swoje prawa, to wtedy o wiele pewniej i godniej człowiek zachowuje się, czy to w gabinecie lekarskim, czy w szpitalu, czy w kontakcie z przychodnią. Na szczęście politycy z roku na rok zupełnie inaczej podchodzą do spraw związanych z polityką senioralną. Zaczynają powoli rozumieć potrzeby seniorów i to, co bardzo ważne jest z punktu widzenia seniorów, to, że są również szansą dla dalszego rozwoju społecznego, bo ich doświadczenie jest nieocenione i może być bardzo, bardzo przydatne dla dalszego rozwoju gospodarczego, a oprócz tego również seniorzy chorzy są bardzo ważni z punktu widzenia społecznego, ponieważ wydają możliwość służenia im i dają również miejsca pracy.
nasz rynek pracy zaczyna bardzo gwałtownie odczuwać braki rąk do pracy. I myślę, że tutaj ta wielomilionowa społeczność ludzi starszych, często przecież jeszcze w niezłym zdrowiu, gotowych, mogących pracować, stanowi takie naturalne zaplecze tego rynku pracy. Ale te 10 milionów seniorów to jest jednocześnie 10 milionów potencjalnych klientów. Ludzi, którzy przecież mogą aktywnie uczestniczyć w rynku konsumpcyjnym, nabywając towary, usługi. To ogromne środki finansowe, co już też zaczynają dostrzegać przedsiębiorcy. Bo te relatywnie niewysokie, ale jednak bezpieczne, pewne emerytury, to jest ten strumień, który popłynie do przedsiębiorców, o ile przedstawią nam ofertę, na którą czekamy. Cały rynek konsumencki generalnie powoli zaczyna przeżywać taką reorientację na potrzeby osób starszych, dlatego że taki realny konsument, jak patrzymy na konsumenta, który sam za siebie płaci, no to ponad 30% klientów to są osoby starsze. Nie można zatem myśleć o rozwijaniu produktów, dóbr, nie patrząc na potrzeby właśnie rosnącej ciągle grupy odbiorców. No i znowu senior konsument, to od razu pojawia się w głowie to bezpieczeństwo konsumenckie. Czyli jak walczyć z tymi wszystkimi nieuczciwymi praktykami, jak zdobywać wiedzę na temat praw konsumenta, czyli kiedy można odstąpić od umowy, gdzie szukać pomocy, jak być takim świadomym konsumentem, który nie da się naciągnąć. Mądre i bezpieczne kupowanie, to można by jednym zdaniem podkreślić to, o czym się rozmawia. Poruszaliśmy również sprawy związane z osobami niesamodzielnymi, z osobami niepełnosprawnymi, którym też trzeba zapewnić godne warunki życia. I środowisko senioralne w tej sprawie przygotowało propozycję, która zostanie uwzględniona w stanowisku Forum Trzeciego Wieku i obejmuje właśnie wiele obszarów tematycznych dotyczących spraw seniorów w naszym kraju. Przewodząc Śląskiemu Samorządowi Lekarskiemu, kierowałem się tą maksymą, że w rodzinie lekarskiej, tak jak w rodzinie biologicznej, trzeba wspierać najmłodszych, torować drogi dla najlepszych i nie zapominać o szacunku, ale też pomocy dla naszych najstarszych lekarzy, często naszych mistrzów i nauczycieli. W zakresie tej pomocy między innymi został wybudowany i rozpoczął swoją działalność Dom Lekarza Seniora. Powołaliśmy Fundację Lekarzom Seniorom. Przywołany przeze mnie Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czy wreszcie tak zwany wolontariat studencki, że przyszli lekarze, studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego idą z pomocą tym najstarszym, którzy często wymagają pomocy takiej bieżącej, ale też dobrego słowa, wsparcia, nadziei, a oni są też skarbnicą wiedzy i mądrości, którą przekazują tejże młodzieży, przyszłym lekarzom. Nie chcemy nikomu niczego narzucać, ale poprzez świadectwo nasze chcemy pokazać, że jako lekarze, czyli reprezentanci zawodu zaufania publicznego, idziemy tą drogą. I wydaje się, że inni mogliby skorzystać też również z tych naszych doświadczeń i służymy pomocą dla wszystkim zainteresowanym. Myślę, że również oprócz spraw gospodarczych warto rozmawiać o tym, co ważne jest dla seniorów, ale również o tym, w jaki sposób seniorzy mogą być bardzo użyteczni dla społeczeństwa i z punktu widzenia gospodarki, kultury, z każdego punktu widzenia. Tematy związane z włączeniem społecznym, czyli jakie programy obecnie obowiązują, czego brakuje, jak seniorów zachęcić do tego, żeby byli aktywnymi uczestnikami społeczeństwa, ale też żeby byli aktywni na rynku pracy, na rynku przedsiębiorców. Dlaczego mają być aktywne, jakie z tego tytułu wynikają korzyści dla nich i dla naszego środowiska? Chętnie dzielimy się z młodymi, choć nie zawsze oni chcą tego słuchać, co jest przywilejem młodości, naszym doświadczeniem zawodowym. Możemy przecież być mentorami, możemy przekazywać tą wiedzę ludziom młodszym. Myślę, że pracodawcy w coraz większym stopniu widzą taką możliwość i doceniają wartości, jakie starszy pracownik, pracownik doświadczony, lojalny, może wnieść do jego firmy. Ja często cytuję takie powiedzenie profesora Katarbińskiego, że po to, aby się dobrze działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy, bo myślę, że w tym jest ogromna mądrość, żebyśmy pamiętali o naszej historii, o naszej przeszłości, ale też szli w przyszłość. Potrzebni nam są i ci młodzi, i ci starzy. And then?
Chcę także wspomnieć o dobrej pamięci historycznej seniorów. To bardzo ważne, by rozmawiać z młodym pokoleniem o naszych wartościach, pozycji historycznej, jak żyliśmy w poprzednich latach. Powinniśmy mówić o Republice Czeskiej, o II wojnie światowej, o praskiej wiośnie z 1968 roku, o Janie Palachu, o sytuacji po 1989 roku, po aksamitnej rewolucji. Trzeba także mówić o dokonaniach i postawach w tamtych trudnych sytuacjach rodzinnych i społecznych. Inną sprawą jest także międzypokoleniowa współpraca, która powinna być oparta na wzajemności. Zarówno młode pokolenie, jak i seniorzy powinni razem tworzyć lepszą przyszłość bez dyskryminacji i z poszanowaniem godności dla każdego członka społeczeństwa obywatelskiego. Staram się starszym osobom doradzać w zakresie nowych technologii, jak mogą być aktywni. My jesteśmy aktywni i innowacyjni, ale musimy mieć kontakty z gospodarką i z nowinkami technicznymi, aby nie być zaskoczonymi, gdy mały robot do nas podejdzie i powie: dzień dobry, zrobię dla pani wszystko. Muszę rozumieć, że ten robot został wynaleziony, by także nam, starszym ludziom, pomagać. Muszę także wiedzieć, że robot został stworzony przez młodych ludzi, którzy kiedyś też się zestarzeją. I teraz musimy zobaczyć, jak tym młodym ludziom wytłumaczyć, żeby od młodości wiedzieli, że życie trwa długo. Dlatego trzeba się przez całe życie uczyć, aby długo żyć. Moim credo jest: ważne, by dobrze rozpoczynać i dobrze kończyć. Nowe technologie. I znowuż dyskutujemy, jak zrobić, żeby te nowe technologie nie wyprzedzały nas, powodując wykluczenie cyfrowe. Czyli składane są apele, spisywane pewne rekomendacje do firm, do przedsiębiorców. Projektujcie tak, abyście zaczynali od wysłuchania potrzeb osób starszych, bo jeżeli dla nich to będzie właściwe, to i inni też na pewno z tej usługi czy produktu będą mogli korzystać. Z radością obserwowałem spotkania, które były związane z gospodarką senioralną, ze srebrną gospodarką, czy nawet, jak niektórzy ludzie mówią, już złotą gospodarką, w zależności od wieku, poważnego wieku. Tak wielu uczestników tych debat pozwala odczuć, że te sprawy związane z seniorami są ogromnej wagi i że również i politycy ze wszystkich szczebli możliwych powinni zwrócić uwagę na wagę problemów związanych z seniorami. Cieszę się, że Polska Unia Seniorów pozyskuje również partnerów w swoim kraju i kooperuje z coraz większą ilością instytucji i organizacji, którym na sercu leży dobro seniorów. Jesteśmy otwarci także na problemy młodszych pokoleń. Kto teraz jest młody, powinien też rozumieć problemy starszego wieku. Angażujemy się, by wszystkie pokolenia mogły cieszyć się z życia w wolności, demokracji i w zintegrowanej Europie. Z tego kierunku nie powinniśmy się cofać w żadnym z krajów Europy. Przyszłość leży przecież w demokracji i samostanowieniu ludzi aż do późnego wieku i my jesteśmy zobowiązani, by służyć temu celowi. Bardzo udana była tegoroczna edycja Forum Trzeciego Wieku, ponieważ te tematy, które dotyczą szeroko rozumianej polityki senioralnej, srebrnej gospodarki, ale również spraw edukacji, spraw udziału w kulturze, aktywności seniorów, były bardzo szeroko omawiane. W całej Europie i w świecie musimy nieść przesłanie pokojowe i stawać się ambasadorami aktywnego starzenia się w wolności i z wszystkimi prawami. Chętnie znów przyjadę do Polski, którą coraz lepiej poznają. W Europie byłoby ważne podejmowanie innych decyzji dotyczących Polski, ale Polacy sami powinni o sobie decydować. Dlatego cieszę się, że mogę osobiście poznawać wasz kraj. Cieszę się także z możliwości dalszej współpracy nie tylko z seniorami, ale także z pozostałymi pokoleniami Polaków.
Współpraca z samorządami w większości przypadków, nie powiem, że wszędzie, układa się dobrze i tak się jakoś składa, że właśnie w roku wyborczym ona bardzo się aktywizuje. No cóż, no taka jest logika polityki i my to rozumiemy. Namawiałabym wszystkie starsze osoby, nie tylko członków mojego związku, ale seniorów w całym kraju, aby głosowali, aby wykazali się postawą obywatelską, bo udział w wyborach to jest, powiedziałabym, ta najwyższa forma aktywności obywatelskiej, do której tak seniorów tutaj zachęcamy. Aktywność obywatelska to znaczy, że współdecyduję, ale współodpowiadam. A więc idę do wyborów, oddaję swój głos. Ja nie mówię na jaką partię, na jakie stronnictwo, to jest zupełnie inna sprawa, to jest kwestia indywidualnych wyborów. Ale oddaję swój głos, aby w ten sposób zaakcentować, że nie są mi obojętne sprawy, przyjmuję też pewną odpowiedzialność. Ludzie, których wybrałam, których wybrałem, powinni spełniać postulaty środowiska, z którego ja się wynoszę. Będę go sprawdzał. Będę patrzył, czy rzeczywiście te wyborcze, bardzo obfite niekiedy obietnice są realizowane. Naprawdę wiele zależy od nas. Ta mała kartka, którą wrzucamy do urny, to może być ważny głos, nasz głos seniorów na rzecz rozwoju naszej ojczyzny, naszych małych ojczyzn. I to da nam poczucie. My mamy w tym swój udział. Dyskusje, rozmowy otwierają drogę, dają nadzieję na to, że organizacje senioralne, takie jak Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, jak inne jeszcze organizacje, które uczestniczyły w tych debatach, chcą razem ze sobą współpracować po to, żeby rozwiązywać problemy seniorów na jak najlepszym poziomie i żeby być poważnymi partnerami dla każdoczesnego rządu.